Ja przejdę do prezentacji wyników finansowych Grupy Comarch za 4 kwartały 2013 roku. Przedstawię podstawowe wartości finansowe, wyniki finansowe, strukturę ze sprzedaży. Opowiem o tym, jak kształtowało się zatrudnienie w zeszłym roku w Grupie Comarch, jak wygląda obecnie portfel zamówień, w co obecnie inwestujemy, jak wygląda zadłużenie Grupy Comarch i kilka słów podsumowania, w którym się odniosę także do roku bieżącego. Zaczynam od wyników finansowych, tak jak zazwyczaj. O, czwarty kwartał za nami. Jak Państwo widzicie, przychody ze sprzedaży Grupy Comarch wzrosły, spadły w czwartym kwartale 2013 roku. 314 milionów złotych w czwartym kwartale 2013 roku, 362 miliony złotych przychodów ze sprzedaży rok wcześniej. Wynik operacyjny troszkę niższy, ale mniej więcej na tym samym poziomie. Większa różnica na poziomie wyniku netto. W skali całego roku tutaj mamy wzrost przychodów ze sprzedaży 940 milionów złotych w roku 2013, 883 w roku 2012, to jest ponad 6% wzrostu. A dlaczego w czwartym kwartale mieliśmy niższe przychody ze sprzedaży? A dlatego, że rok wcześniej, w czwartym kwartale została zrealizowana duża dostawa oprogramowania obcego dla banku PKO BP, to było oprogramowanie firmy Microsoft o wartości ponad 80 milionów złotych. W czwartym kwartale 2013 roku tego typu transakcji nie było. Tym niemniej w skali całego roku, jak Państwo widzicie, przychody ze sprzedaży uległy zwiększeniu o 6%, 940 milionów to jest godziwy wynik, został osiągnięty bez dużych dostaw oprogramowania obcego, tak jak było to w roku 2012. Wynik operacyjny tutaj porównywalny na pierwszy rzut oka, wynik netto istotnie niższy niż w roku 2012. Tak naprawdę te wyniki operacyjne były zauważalnie słabsze niż w roku 2012, dlatego że w 2012 roku mieliśmy znaczny negatywny wpływ różnic kursowych, to było około 10 milionów złotych. Nawet po ich uwzględnieniu ten wynik wyniósł 30 milionów złotych. W 2013 roku podobna wielkość, ale bez różnic kursowych żadnych ani jemnych, ani dodatków tutaj. Dlaczego tak się stało, to za chwilę jeszcze przedstawię w szczegółach. W rzut oka na przychody ze sprzedaży w dłuższym terminie, począwszy od 2009 roku, Grupa Comarch każdego roku wykazuje wzrost przychodów ze sprzedaży. Zbliżamy się powoli do tego miliarda. Być może w tym roku się uda to osiągnąć, zobaczymy. Na razie wartość portfela zamówień pozwala mieć taką nadzieję. Wynik operacyjny 2013 na podobnym poziomie jak w 2012 roku, mniejszy niż w 2011. Obszary, w których wynik dodatni, ujemny był generowany, są takie, jak do tej pory pokazywaliśmy w roku 2013 po trzech kwartałach, czyli mamy godziwy wynik dodatni na działalności podstawowej Grupy Comarch. Mam prawie 60 milionów złotych. W dwóch obszarach generowana była strata, którą wykazujemy w naszych raportach finansowych. Wpływ grupy Comarch Sofinumeratung AG oraz Comarch Swiss to jest ostatni raz, kiedy pokazujemy tutaj wartość tego wpływu właśnie, dlatego że znaczną część tego słupka stanowi amortyzacja, która miała miejsce po przejęciu grupy Sofinum w 2008 roku. Ona się zakończyła w listopadzie roku 2013. Tym niemniej na 2013 rok jeszcze miała duży istotny wpływ, to było prawie 12 milionów złotych, co odpowiada za większość tego negatywnego wyniku w obszarze spółki niemieckiej. Mamy również działalność medyczną, która generuje sporo kosztów. Przychody również rosną, ale jeszcze nie są w takim stopniu, nie rosną w takim stopniu jak koszty. Ten wynik łącznie jest negatywny. Tym niemniej tutaj w przyszłości oczekujemy znacznych zmian w tym zakresie. Łącznie po uwzględnieniu wszystkich obszarów naszej działalności wynik na poziomie 30 milionów złotych, podobnie jak w poprzednim. Tutaj są dane liczbowe, które pokazują różny stopień wpływu poszczególnych kategorii na wyniki finansowe w roku 2012 i 2013. Te największe różnice to są właśnie różnice kursowe, które w tym roku nie wpłynęły znacząco na wyniki Grupy Comarch. W zeszłym roku miały spory wpływ ujemny. W roku 2013 mamy znacznie wyższy poziom kosztów opcji menedżerskich, 2 miliony 800 tysięcy złotych. W zeszłym roku to było, w 2012 roku było to 300 tysięcy złotych. To również wpłynęło negatywnie na wynik Grupy Comarch. Tym niemniej, mimo wyniku operacyjnego na podobnym poziomie, poziom zysku EBITDA, jego ekwiwalentu gotówki, którą Grupa Comarch wykazuje, generuje każdego roku, wzrósł o kilka milionów złotych, osiągnął wartość ponad 90 milionów złotych. Jest to godziwy wynik, który pozwala nam ze spokojem patrzeć w przyszłość, inwestować, prowadzić nasze inwestycje, finansować działalność bieżącą w tych obszarach, gdzie jest to konieczne.
Rentowność operacyjna nieco niższa niż w roku poprzednim, netto znacznie niższa niż w roku 2012. A co się stało? Koszty wzrosły tak naprawdę. To jest główna przyczyna tego, że wyniki grupy Comarch nie uległy znaczącej zmianie, mimo bardzo znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży, zwłaszcza w obszarze naszych własnych produktów i usług. Przychody ze sprzedaży wzrosły ponad 6%, a przychody ze sprzedaży naszych własnych produktów, naszych własnych usług około 11%. To jest całkiem spory wzrost, kilkadziesiąt milionów złotych więcej niż w roku poprzednim. Tym niemniej zostało to skonsumowane przez wzrost kosztów. Ten wzrost kosztów odbywał się w dwóch obszarach. W jednym obszarze to był wzrost kosztów wynikający z amortyzacji, zwiększone w porównaniu do poprzedniego roku, i drugi to był wzrost kosztów związany z wynagrodzeniami. O tym kilka dokładniejszych informacji za chwilę. Ten slajd prezentuje przepływy pieniężne w grupie Comarch za cały 2013 rok. Działalność operacyjna generowała dodatni strumień pieniężny. Dodajemy do tego amortyzację, mamy poziom wyniku EBITDA. Akurat kapitał obrotowy w czwartym kwartale korzystnie dla nas się kształtował, pozwolił na uwolnienie środków pieniężnych. I to były źródła gotówki w Comarchu w zeszłym roku. Na co wykorzystaliśmy? Głównie na inwestycje. Nieruchomości, tu jest niewielka część, 15 milionów złotych, to jest głównie zakończenie inwestycji w Dreźnie. To był pierwszy kwartał 2012 roku. W czwartym kwartale 2013 roku rozpoczęliśmy inwestycje w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie. Tym niemniej tam nie było jeszcze znaczących pod względem wartości nakładów inwestycyjnych. Spora kwota to jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. To jest finansowanie projektów informatycznych, czyli to, o czym mówimy od kilku okresów. Informatyka stała się bardzo kapitałochłonnym przedsięwzięciem, wymaga sporych inwestycji po stronie dostawcy informatyki na początku relacji z klientem, i to jest właśnie widoczne w naszych przepływach pieniężnych. Jest to kwota przeznaczona na zakup oprogramowania obcego, około 20 milionów złotych to jest oprogramowanie obce związane z projektem T+. Reszta to są środki trwałe związane z innymi projektami informatycznymi prowadzonymi przez grupę Comarch. To zjawisko będzie się powtarzało, może będzie się nasilało w kolejnych okresach. Dostawcy informatyki muszą zadbać o tę stronę finansową w większym stopniu niż to było do tej pory. Jednym z elementów naszej przewagi konkurencyjnej, takim powodem, dla których klienci wybierają naszą ofertę, jest to, że jesteśmy w stanie finansować te projekty, przez to też uzyskiwać większe marże, ale też w dłuższym okresie czasu do osiągnięcia. Czyli 5-letnie kontrakty, które są dla nas dochodowe, są zyskowne, tym niemniej wymagają inicjalnej inwestycji o znacznej wartości po stronie Comarchu. To właśnie widać w tym wysokości tego słupka pokazującego zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wypłaciliśmy dywidendy w zeszłym roku 12 milionów złotych. Akwizycje, bardzo niewielka kwota, to jest druga część płatności za zakup firmy Ameas roku jeszcze wcześniejszego. Działalność finansowa to jest saldo pomiędzy uruchomieniami kredytów, spłatą odsetek, a też przychodami z działalności depozytowej, mniej więcej neutralny wpływ na przepływy w grupie Comarch. Podatek dochodowy płacimy, w grupie Comarch jest sporo spółek, które generują zysk w różnych krajach, mają swoją siedzibę, płacą podatki stosownie do regulacji podatkowych w danym kraju. W efekcie poziom gotówki wzrósł o 26 milionów złotych z poziomu około 130-140 milionów na ponad 160. Gdzie mamy tutaj wzrosty, gdzie spadki, jeśli patrzymy sobie na przychody według branż, to widać, że największa zmiana jest w sektorze finanse i bankowość. Negatywne, czyli mamy niższe przychody ze sprzedaży w roku 2013 niż w 2012. To wynika z faktu, że nie było tej dużej dostawy oprogramowania obcego w roku 2013. A w pozostałych sektorach głównie wzrosty. Sektor publiczny, tutaj spory wzrost z poziomu 100 milionów na 150 milionów złotych, wygenerowany w znacznej części dzięki sprzedaży produktów i usług Comarchu, ale też dzięki jednemu dużemu kontraktowi na dostawę sprzętu komputerowego do Ministerstwa Finansów, to było około 35-40 milionów złotych. W 2013 roku to wpłynęło na wzrost wartości przychodów ze sprzedaży w sektorze publicznym. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, tutaj sytuacja taka jak zawsze, czy mamy kilkuprocentowy wzrost, rośniemy szybciej niż rynek, co pozwala zwiększać udziały rynkowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Niemczech, tutaj odwrotnie, czyli spadek przychodów ze sprzedaży. 2012 był dobrym rokiem dla tego sektora, ten był taki raczej neutralny, można powiedzieć. Co nas cieszy, wartość może nieduża, ale medycynie znaczne przyrosty o ponad 200% do 25 milionów złotych z wartości praktycznie niezauważalnej na wykresie. Teraz zaczyna ten słupek już być widoczny.
Inne sektory, takie jak handel, usługi, przemysł, utilities, tu jest duży wzrost, będzie kontynuowany w kolejnych okresach. To wynika z tego, że tam sprzedajemy bardzo dużo nowych kontraktów, one są wszystkie realizowane w modelu usługowym, odpadają nam się kontrakty także z lat poprzednich, one wchodzą w fazę realizacji w coraz większej ilości. Oczekujemy, że ten sektor będzie dynamicznie rósł w ciągu kolejnych okresów. Telekomunikacja, media IT, największy wartościowo sektor w 2013 roku. Tutaj pewien wzrost przychodów ze sprzedaży został wygenerowany. Tym niemniej na przyszłość oczekujemy raczej spadku. Tutaj wynika to z wartości portfela zamówień, z pewnego zawirowania na rynku telekomów, firm telekomunikacyjnych, które od nas kupują tego typu usługi. Wartości liczbowe. Struktura sprzedaży bez zmian. 4/5 sprzedaży czy działalności Comarchu to jest sprzedaż własnych usług, własnych licencji. 20% to jest handel rozwiązaniami firm trzecich, przy czym w tej wartości, w tych 80%, która jest powiązana z naszymi własnymi produktami i usługami, następują spore zmiany strukturalne. Każdego roku wykazujemy coraz mniejszą sprzedaż, wartość sprzedaży licencji samych, coraz większą sprzedaż usług i to jest również taki trend, który wynika ze zmiany modelu biznesowego w informatyce. Coraz większy udział usług wynika z tego, że klienci nabywają te licencje, ale nie jako jednorazową płatność za z tytułu opłaty licencyjnej, tylko rozłożono na 3, 4, 5 lat w ramach miesięcznej opłaty ryczałtowej za wykonywane przez nas usługi. Ten będzie się również utrzymywał w przyszłości. Tu widać na danych liczbowych. Wartość usług w roku 2013 wzrosła z 581 milionów złotych na 675. Bardzo duży wzrost, ale software spadł o ponad 15 milionów złotych. Rosły zarówno przychody ze sprzedaży zagranicznej, jak i krajowej, przy czym zagranica nieco szybciej niż sprzedaż krajowa, co zaowocowało pewnym zwiększeniem udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej 42,10% w roku 2013, 41,5% w roku 2012. Tutaj nie są równomiernie rozłożone te wzrosty. Szczególnym powodem do dumy to jest sprzedaż na kontynencie amerykańskim. W 2012 roku mieliśmy nieco ponad 30 milionów złotych, w 2013 roku ponad 55 milionów złotych. To jest bardzo duży wzrost, ponad 80% w ciągu jednego roku wygenerowany. Zawdzięczamy to głównie sprzedaży rozwiązań dla firm handlowo-usługowych, głównie są to systemy lojalnościowe. One się bardzo dobrze sprzedają w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Ameryki Południowej. Sądzimy, że również w tym roku uda się tutaj bardzo dobre wyniki finansowe pokazać. Jest to obszar, w którym rzeczywiście szybko rośniemy, w to źródło wzrostu w tym momencie dla grupy Comarch. Sprzedaż krajowa wzrost, ale nie jest procentowo aż tak bardzo duży jak w przypadku sprzedaży w Amerykach. Jeśli chodzi o kraje europejskie, to mamy pewien wzrost w przypadku krajów europejskich pozostałych poza rejonem niemieckojęzycznym. Tam mieliśmy spadek ze 192 na 188 milionów złotych. Pozostałe kraje europejskie wzrost ze 142 na 149 milionów złotych. Slajd pokazujący wielkość zatrudnienia w poszczególnych latach. Jak Państwo widzicie, w roku 2013 ten wzrost był bardzo dynamiczny, znacznie szybszy niż w kilku poprzednich latach. Wynikało to głównie z tego, że w roku 2013 przeprowadziliśmy program stażowy, program letnich staży studenckich dla bardzo szerokiego grona osób, to było ponad 400 osób. Znaczna część z tych osób zatrudnionych znalazła miejsce pracy w Comarchu po zakończeniu stażu. W czwartym kwartale, w pierwszym kwartale tego roku następuje ewaluacja tych pracowników, a także ewaluacja pracowników istniejących. Tu już widzimy, że wielkość zatrudnienia spadnie. Na koniec roku 2013 była już niższa o kilkanaście osób w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 roku. Teraz w pierwszym kwartale również oczekujemy redukcji ilości osób zatrudnionych, jakieś 50-100 osób. Także od tej strony presji na wzrost kosztów w najbliższych okresach nie powinno już być. Są dokładne dane liczbowe, 464 osoby, dokładnie było więcej na koniec roku 2012 w porównaniu do sytuacji sprzed roku. No i slajd pokazujący wzrost wartości funduszu wynagrodzeń rok do roku, czwarty kwartał. Ten ostatni słupek oznacza, o ile wyższy był fundusz wynagrodzeń w Comarchu w porównaniu do czwartego kwartału roku 2012, czyli zmiana w skali czterech kwartałów. Jak widać, ten wzrost był bardzo duży, wyniósł ponad 16-17%. Mniej więcej po połowie był rozłożony na wzrost wynikający z podwyżek. To jest ten jasno niebieski słupek i ten, który mamy
przepraszam, odwrotnie, czyli ten ciemno-niebieski, niebieski to jest zmiana wynikająca z podwyżek dla istniejących pracowników, a ten jasno-niebieski to jest zmiana funduszu płac wynikająca z zatrudnień i ze zwolnień. Czyli jak widzimy, ten komponent podwyżkowy cały czas jest obecny, a tamten drugi jest uzależniony od wielkości zatrudnienia i zmian w tym zakresie. Czyli ten komponent w tym roku, w najbliższych kwartałach będzie znacznie mniejszy, miał wpływ na wyniki komarku niż to było w roku 2013. Portfel zamówień, tutaj mamy wzrost, przy czym nie jest on równomiernie rozłożony, 8% to jest wzrost wartości portfela zamówień wynikających z naszych własnych produktów i usług. Wartość portfela zamówień na rozwiązania firm trzecich spadła o około 11%, w efekcie mamy około 5,5% wzrost wartości portfela zamówień. To jest stan na koniec lutego, oczywiście każdy kontrakt podpisany w najbliższym okresie powoduje zwiększenie tego portfela zamówień i sytuacja pod tym względem jest dość dobra, czyli widzimy, że mamy możliwość pozyskiwania nowych kontraktów w dosyć dobrym tempie. Obecnie dalej w ciągu roku to powinno również zaowocować dobrymi wynikami finansowymi grupy Konrad na rok 2014. To jest pewne przybliżenie prognostek, jesteśmy na początku roku, no ale możemy w pewien sposób wnioskować na podstawie tych wartości. Jeśli chodzi o inwestycje, tutaj nie ma specjalnych zmian, jeśli chodzi o program inwestycyjny Comarku. Cały czas utrzymujemy bardzo wysokie nakłady na działalność badawczo-rozwojową w zakresie produkcji i oprogramowania. Głównym obszarem tych inwestycji w tym momencie jest medycyna, to pozostaje niezmiennie od kilku kwartałów. Oczekujemy, że w roku 2014 wpływ tej działalności deweloperskiej w zakresie medycyny nadal będzie negatywny, będzie miał negatywny wpływ na wyniki raportowane przez grupę KOMA, natomiast w 2015 roku sytuacja powinna ulec znaczącej i szybkiej poprawie. Wynika to z kilku czynników. Jednym z nich jest fakt, że w 2015 roku będziemy w fazie zakończenia realizacji dużego projektu informatycznego e-Podlasie, który się rozpoczął w listopadzie 2013 roku. Przez cały 2014 rok będzie generował koszty, będzie realizowany. Fakturowanie będzie w roku 2015. Plus w 2015 roku na rynku znajdą się nasze produkty w zakresie telemedycyny oraz teleradiologii, których cykl wytwarzania kształtuje się tak, że w około połowy roku 2015 zostanie zakończone i zostaną te produkty wprowadzone w pełnym zakresie na rynek. Czyli 2014 jeszcze należy oczekiwać negatywnego wpływu, w 2015 powinna sytuacja się poprawić. Cały czas rozbudowujemy infrastrukturę informatyczną, o tym wspominałem już, Drezno inwestycja zakończona w pierwszym kwartale 2013 roku, w czwartym kwartale rozpoczęliśmy inwestycje w Krakowie, to jest szósty budynek na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wizualizacja pokazuje kilka budynków, w jednym z nich będzie mieściło się nowe data center Comarku, to jest nasza najważniejsza inwestycja zaplanowana na rok 2014. Podobnie ma to związek z rozwijającą się sprzedażą informatyki w modelu usługowym. W tym momencie te powierzchnie serwerowni, które mamy w Krakowie, są już w zasadzie w całości zajęte. Mamy oczywiście wolne moce jeszcze w Dreźnie, tutaj częściowo w Warszawie, co nam jeszcze na rok czy dwa wystarczy, ale docelowo potrzebujemy mieć dodatkową powierzchnię w odpowiednim standardzie oczywiście. I taka powierzchnia powstaje w tym momencie w Krakowie. Planujemy oddanie tej inwestycji do użytkowania za około rok, w pierwszym czy drugim kwartale 2015 roku. Jej koszt to około 60 milionów złotych. Jest ona realizowana przez krakowską firmę Łęgprzem. Większość tych nakładów inwestycyjnych będzie sfinansowana z kredytu bankowego, no ale oczywiście udział Comarku o wysokości około 10% również jest tutaj przewidziany. Docelowo znajdzie tam miejsce pracy około 350 pracowników Comarku i oczywiście powstanie to nowa serwerownia. Zadłużenie finansowe Comarku wzrosło w roku poprzednim. Jest to związane z uruchomieniem kilku kredytów inwestycyjnych związanych raz z nieruchomością w Dreźnie, dwa z nieruchomością w Krakowie. Również z finansowaniem sieci materialnych prawnych zakupowanych pod projekty informatyczne. Ten wzrost jest dosyć znaczący, jeśli chodzi o wartość w porównaniu do lat poprzednich z wartości poniżej 100 milionów złotych na prawie 120 milionów złotych. Tym niemniej Comark nie jest firmą nadmiernie zadłużoną, a ten stopień zadłużenia aktywów jest cały czas poniżej 20%, to nie jest wysoka wartość, wzrosła z około 15 na 19%, tym niemniej utrzymuje się na bardzo bezpiecznym poziomie. Comark cały czas ma więcej pieniędzy niż długu, jeśli popatrzymy sobie na sprawozdanie finansowe całej grupy Comark, ta nadwyżka się zmniejszyła w porównaniu do okresów wcześniejszych, tym niemniej nadal mamy więcej pieniędzy niż długu, takim firmom banki są skłonne udzielać finansowania na dosyć dobrych warunkach.
Naszym celem jest zachowanie mniej więcej tej proporcji, tak żeby wartość środków pieniężnych w grupie odpowiadała mniej więcej wartości zobowiązań finansowych długoterminowych. To pozwala raz pozyskiwać finansowanie zewnętrzne na dobrych warunkach, tak jak już wspomniałem, plus zabezpiecza komar przed wahaniami w zakresie stóp procentowych w mniejszym lub większym stopniu. Zwracam uwagę na fakt, że w kolejnych okresach KOMAR ma do spłaty sporą ilość kapitału wynikającego z kredytów zaciągniętych w okresach poprzednich, zwłaszcza 2015 rok jest takim okresem, kiedy jest większa akumulacja. Spłat w tym zakresie to jest ponad 35 milionów złotych przewidziane do spłaty w 2015 roku. Jest to głównie zadłużenie wynikające z nabycia kilka lat temu dodatkowych terenów inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jednorazowa spłata w tym momencie przewidziana na rok 2015. Jest to istotna informacja, jeśli rozpatrujemy politykę dywidendową firmy. Prezes zarządu zapowiadał w mediach, iż w 2014 roku wypłata dywidendy za rok 2013 jest mało prawdopodobna. Jeden z powodów takiej decyzji, czy planów, takich planów w tym momencie jest właśnie kumulacja spłat kredytów w roku kolejnym. Kilka słów podsumowania. Rok 2013 był dobrym rokiem, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży. Wzrosły w szczególności na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w obszarze Ameryk. Na rynku krajowym również wzrost o 5%. Rosły nam w szczególności przychody ze sprzedaży naszych własnych rozwiązań, co nas cieszy, gdyż są to produkty o dużej wartości dodanej dla naszej firmy. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem kosztów działalności, wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost amortyzacji spowodował, że wyniki finansowe nie uległy poprawie, pozostały na podobnym poziomie, jeśli chodzi o wynik operacyjny. Tym niemniej poziom zysku EBITDA generowany przez firmę jest na bezpiecznym poziomie, na poziomie pozwalającym na prowadzenie inwestycji oraz działalności bieżącej bez większych problemów. Rozwija nam się dobrze sektor medyczny. Tutaj mamy znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży. W 2013 roku, tak wspominałem, w 2014 roku jeszcze będzie okres zauważonego wpływu negatywnego na wynik grupy KOMAR. Oczekujemy zmiany tej sytuacji w roku 2015. Tak jak kilkukrotnie wspominałem, model biznesowy informatyki usługowy bardzo szybko się rozwija, wręcz można powiedzieć, że inne modele sprzedaży informatyki w tym momencie się zwijają. Informatyka modelu usługowym ma bardzo wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży. 2014 rok. Możemy kierować się tutaj wartością portfela zamówień, która rośnie o około 5%, w tym 8% na produkty i usługi grupy KOMAR. To jest pozytywne zjawisko. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach jest możliwe poprawienie tej dynamiki. Wynika to z prowadzonych rozmów w tym momencie biznesowych z naszymi klientami i perspektywą zawarcia kilku znaczących kontraktów w najbliższym okresie. Nastąpi stabilizacja ilości osób zatrudnionych po tym spadku, o którym już wspomniałem, czyli w pierwszym kwartale lekka redukcja, 50-100 osób prawdopodobnie wykażemy i na tym poziomie zatrudnienie powinno pozostać przez kolejne kwartały roku 2014, chyba że stanie się coś, co jest nieoczekiwane w tym momencie, czyli grupa KOMAR pozyska bardzo duży kontrakt informatyczny, na przykład w sektorze publicznym, wtedy oczywiście będziemy musieli zwiększyć zatrudnienie. Na ten moment przy tych planach, które mamy, takie ruchy nie powinny być konieczne. Kontynuujemy inwestycje w Krakowie. 2014 rok to będzie rok dużych nakładów inwestycyjnych związanych z tą inwestycją około 40 milionów złotych. To jest 2014 rok. Kilkanaście milionów złotych zakończenie w roku 2015. Bardzo prawdopodobne jest rozpoczęcie inwestycji w Łodzi. Łódź to jest drugie po Krakowie centrum operacyjne KOMAR. Tam pracuje około 300 osób. Planujemy znaczące zwiększenie zatrudnienia w kolejnych okresach. Tam docelowo za kilka lat powstanie też również kolejna serwerownia grupy KOMAR, o ile nasze plany w tym zakresie będą kontynuowane. Nie prowadzimy w tym momencie rozmów na temat akwizycji. Było kilka takich projektów w roku 2013. One nie zakończyły się powodzeniem. Nie osiągnęliśmy porozumienia z potencjalnym partnerem i te projekty zostały zawieszone, zahamowane, nie ma ich już więcej. W roku 2014 nie ma na razie żadnych zaawansowanych rozmów na taki temat. O dywidendzie już wspomniałem. Jeśli Państwo macie pytania, to proszę o ich zadawanie. Ja dziękuję za uwagę w części prezentacyjnej. Czekam na pytania ze strony. Zapraszam Państwa. Bym prosił o przedstawienie się, żebyśmy wiedzieli, kto z Państwa ma pytania, zarówno analityków, jak i dziennikarzy. Pani Milena, proszę.
Milena Szewska, ING. Panie Radzie, jeśli mógłby Pan skomentować może trochę bardziej liczbowo, jak Pan widzi teraz 2014 rok i może też podpowiedzieć nam, czy powinniśmy się spodziewać podobnej sezonowości, jaka miała miejsce w 2013 roku, czy może na przykład pierwszy kwartał będzie lepszy rok tego roku? Sezonowość na pewno wystąpi, tak jest co roku, czyli czwarty kwartał będzie decydujący o wynikach finansowych grupy w skali całego roku 2014 roku. Pierwszy kwartał zapowiada się całkiem nieźle, to wynika z tego, że w roku 2013, czwartym kwartale część kontraktów nie została zrealizowana, została przesunięta na rok 2014, na pierwszą połowę, pierwszy, drugi kwartał. Jeśli to zostanie zamknięte, te kilka tematów, które mam na myśli, zostaną zamknięte w pierwszym kwartale, to wynik powinien być całkiem satysfakcjonujący. Prognostykiem na rok 2014 jest wartość portfela zamówień, ona jest satysfakcjonująca dla nas, ten wzrost jest już w tym momencie całkiem godziwy, a mamy w perspektywie zwiększenie tej dynamiki w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Ale sezonowość zostanie, czwarty kwartał jak zwykle będzie decydował całość. Piotr Pietruszyński, Computer World. Ja chciałem zapytać o tych 350 pracowników w Data Center w Krakowie, tej obecnej inwestycji. To nie będzie 350 pracowników w Data Center, to będą... Znaczy, tak, jasne. Czy, ponieważ mówię Pan z drugiej strony o jakby stabilizacji zatrudnienia na tym poziomie, a z kontekstu właśnie sądziłem, że to będą nowi pracownicy, czy to będzie jakby Wasza wewnętrzna jakaś restrukturyzacja? 350 miejsc pracy jest potrzebne Komarchowi z tego względu, że już obecnie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie pracownicy Komarch się nie mieszczą w naszych własnych budynkach, wynajmujemy część powierzchni biurowych. Dla nas jest ze wszech miar zasadne, racjonalne ekonomicznie umiejscowienie pracowników w naszych własnych budynkach. To jest związane z działalnością Komarchu w specjalnej strefie ekonomicznej, z ulgą podatkową generowaną poprzez prowadzenie inwestycji w specjalnej strefie i chcemy tych pracowników przeprowadzić do naszych własnych budynków. A w tym momencie, jeśli byśmy oddali budynek, który budujemy do użytkowania, to praktycznie w całości byłby już zasiedlony tymi pracownikami, którzy obecnie są poza biurami Komarchu w Krakowie. Zapraszamy. Ktoś z Państwa? Pani prezes Filipiak wspominał, że w tym roku nigdy do niej parę tak nie mówił, będzie koncentracja na poprawie efektywności, rentowności, czy poza kontrolą zadłużenia planujecie jakieś działania w AISTAC, czy w jakichś sferach, które mogą podnieść tą rentowność, czy macie jakiś taki wewnętrzny cel na przykład na poziomie rentowności EBIT, do którego byście się nie zmierzali? No. Tak, zgadza się, to jest cel na ten rok, czy poprawa rentowności, która spadła w roku 2013. Celem na rok 2014 jest poprawa rentowności operacyjnej, jak i netto. Są dwa komponenty, dwa czynniki, które pozwalają na osiągnięcie tego celu. Pierwszy to jest zwiększanie przychodów, co rzeczywiście realizujemy. Widać to wartości portfela zamówień, jak też również w prowadzonych rozmowach z naszymi klientami. I od tej strony raczej nie powinno być problemów. Rzeczywiście widzimy, że to jest zasięgi, to całkiem realne. Czynnikiem decydującym o powodzeniu tego planu będzie kontrola kosztów. Na ten moment działania tego typu zostały podjęte, czyli mamy pewien spadek ilości osób zatrudnionych, co jest znaczącą zmianą w porównaniu z dynamicznym wzrostem, który był w roku 2013. Czyli przychody powinny wzrosnąć o te 5-8-10%. Taki cel sobie stawiamy na ten rok, zwłaszcza w obszarze własnych usług, własnego software'u. Koszty powinny pozostać na poziomie takim, jaki był w czwartym kwartale 2013 roku. Biorąc pod uwagę fakt, niezmienne koszty oraz rosnące przychody powinny wzrost rentowności nastąpić. Poziom zadłużenia nie ma wpływu na rentowność bieżącą firmy, ma wpływ na cash flow, na zapotrzebowanie na środki pieniężne, inwestycyjne czy potrzebne na spłatę zadłużenia, natomiast nie generuje to istotnych kosztów dla grupy Komarch. Większość naszego zadłużenia jest denominowane w walutach obcych, głównie w euro. Poziom 100% jest bardzo niski i koszty z tym związane z tym finansowaniem są w zasadzie pomijane, jeśli chodzi o działalność grupy Komarch. W tym momencie oczywiście. Jeszcze mam takie pytanie, czy wypłata dywidendy za ostatnie 2 lata to był raczej taki wyjątek od reguły i przez najbliższe lata nie będzie raczej jakiejś polityki dywidendowej, czy po 2015 już Państwo trochę zejdzie się ewentualnie zadłużenie? Według informacji, które posiadam, polityka dywidendowa wykazywana w 2 ostatnich latach będzie w długim terminie kontynuowana. Raczej należy traktować plany na rok 2014 dotyczące dywidendy za rok 2013 jako wyjątek w tej polityce. Jest to związane raz z nieco słabszymi wynikami finansowymi osiągniętymi w roku 2013 plus zapotrzebowaniem na kapitał, na inwestycje, na spadek zadłużenia w najbliższym roku.
Te plany są realizowane. Jeśli powiedzie się plan zwiększenia rentowności komarów w roku 2014, sądzę, że nie będzie jakichś dużych przeszkód do kontynuacji polityki dywidendowej w kolejnym okresie. Zapraszam Państwa. Dobrze, dziękuję bardzo za pytania, za Państwa uwagę na prezentacji. Zapraszam do rozmów kuluarowych. Tutaj oczywiście Państwo też możecie zadawać te pytania, które Was interesują. Służę moją osobą, jak również koleżanki z działu finansowego, działu rynku kapitałowego i ubezpieczeń są do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.